Witajcie, drodzy przyjaciele, pod miasteczku namiotowym. Zebraliśmy się tutaj, żeby was wesprzeć. Liczymy na was, liczymy na to, że wytrwacie. Wiem, że łatwo jest to powiedzieć nam, siedzącym tutaj sobie spokojnie na kanapie, ale i wierzymy w was. Jesteśmy z wami całym sercem, całą duszą, wszystkimi myślami. Trzymajcie się. Jesteśmy z wami, nasi przyjaciele, którzy w tej chwili tutaj są może nieobecni z Poznania, bo to Poznań was pozdrawia. Liczymy na to, że wytrwacie. Wiemy, że walczycie o swój byt, ale też nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że walczycie po prostu o wszystkich ludzi w trudnej sytuacji wykluczonych w Polsce. Jesteśmy z was dumni, trzymamy za was kciuki, pozdrawiamy wszystkie osoby od Piotra Kreta, który tam dryguje wartami i stara się wam poprawić humory. Przez Magdę Psikus, przez wszystkich, których znam i nie znam. Ja staram się przekazać wam dobrą energię. Trzymajcie się. I zapewniamy, że będziemy wszystkie możliwe osoby informować o waszej walce. Wszystkiego dobrego. Ja chciałem może jeszcze, dlaczego to jest takie ważne, bo pokazujecie, że politycy powinni zacząć dotrzymywać słowa. To jest chyba ze strony całej dzisiejszej klasy politycznej chyba największe przestępstwo i życzę wam, żebyście w końcu zmusili polityków w Polsce, żeby zaczęli dotrzymywać słowa. Ja myślę, że trwanie tam tyle czasu wymaga dużej niezłomności i dużej chęci zmiany czegoś na lepsze. I za to należy wam się bardzo duży szacunek. Pozdrawiam Kingę. Ja mam nadzieję, że wasza walka stanie się początkiem wystąpień wielu innych grup w Polsce, po to, żeby uświadomić wszystkim i rządzącym, i tym, którzy są rządzeni, że trwanie takiej sytuacji dalej jest rzeczą niedopuszczalną i że mamy prawo do tego, żeby walczyć z tym systemem, no, który jednak bardzo mocno nas ogranicza i wyklucza tych słabszych. Dlatego chciałabym, żebyście mieli świadomość, że waszym trwaniem załatwiacie bardzo wiele dla tych, którzy jeszcze się nie odważyli na taki protest, jak wasz. Życzę powodzenia i wytrwałości. Nagrywajcie filmiki w pokoju, jeżeli myślicie podobnie do nas. Nie. Nasza koleżanka też bardzo was popiera. Milcząco. Jest trochę nieśmiała, ale już przełamała tę nieśmiałość. No już nie wiem, co to jest. Nie wiem, co robię.